Za nami 14. kolejka Tarnowskiej Ligi Futsalu. W pierwszym meczu Topikar Autoczęści przegrał z Panoramą GSM 1-3. Następnie grupa Azoty Prorem wygrała z Vesta Tarspet 1-0, a FT Empec pokonał 3-0 Lech Torpeda. Westowia Okna Pawłowski zremisowała 1-1 z Gryfem Bożęcin i w ostatnim spotkaniu drużyna Lumaro Elbud wygrała 5-2 z Vita Sport Rock'n'Roll. W tabeli na prowadzeniu Panorama GSM z 34 punktami na koncie. Na drugim miejscu jest Lumaro Elbud i na trzeciej pozycji Topikar Autoczęści. Szersza relacja w programie Futsal w Tarnowie, emitowanym dzisiaj o 20.15 na kanale Amazing w sieci kablowej Multimedia Polska. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.